Kochani, celem terroryzmu nie jest zabijanie, ale złożenie i zamknięcie naszego serca w grobie strachu i lęku, w tym grobie, z którego Jezus Chrystus nas wyzwolił. Dlatego w tym czasie, kiedy dochodzą do nas te straszliwe wieści, jak choćby z ubiegłego piątku z Paryża, kiedy wydaje nam się tak po ludzku, że nie możemy zrobić nic, bo niby w jaki sposób możemy wpłynąć na terroryzm islamski, to ja chcę powiedzieć, że jako chrześcijanie nigdy nie stoimy w miejscu, kiedy nie możemy zrobić nic, ponieważ mamy moc modlitwy. Dlatego chcę dzisiaj zachęcić Ciebie do tego, abyś z wdzięcznością zwrócił się do Boga, że to ostatnie słowo nie należy do terrorystów, ale należy do dobrego Boga, który nie jest omamiony szałem nienawiści czy też żądzą śmierci, lecz jest Bogiem życia. Lecz jest Bogiem nadziei, Bogiem, który ukochał każdego człowieka i chce i pragnie zbawić każdego człowieka. Kochani, terroryzm stara się zamknąć i sparaliżować nasze usta, uczynić nas ludźmi ciszy. Natomiast Jezus wskrzesza nasze usta, wskrzesza nasze serca, umysły i myśli, całe nasze wnętrze, aby ono mówiło o tym, że jest nadzieja i jest zbawienie właśnie w Jezusie Chrystusie. I myślę, że to jest ten czas, w którym świat potrzebuje nas, chrześcijan, abyśmy nie dali zamknąć sobie i zakneblować naszych ust, ale abyśmy powiedzieli, że jest światło, które świeci w ciemności. I ciemność go nie ogarnie, nie stłamsi. Zachęcam Was do tego, kochani, abyśmy właśnie w ten czas wykorzystali do tego, abyśmy opowiedzieli ludziom właśnie o Nim, który jest naszą nadzieją, nadzieją chwały, nadzieją życia już tu i teraz.